Cześć, witam Cię po raz 9 i 9 szyba przed nami. Dzisiaj o tym, czym jest miłość. No to zaczynamy od cytatu. Jest to cytat z 11 rozdziału zatytułowanego Bezinteresowny dar z siebie samego. To miłość właśnie sprawia, że człowiek urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie. Miłość bowiem jest dawaniem i przyjmowaniem daru. Nie można jej kupować ani sprzedawać. Można się nią tylko wzajemnie obdarowywać. Piękne słowa tu. Są dosyć proste chyba i oczywiste. Bardzo mi się podobają. Na zdjęciu mamy Martę i Roberta. To zdjęcie powstało już też wiele lat temu. Marta stoi w taki sposób, że jej welon zmienia się w siklawę, która gdzieś tam z pomiędzy skał wypływa, jedna z jej odnóg. Natomiast dlaczego, co to ma wspólnego z obdarowywaniem wzajemnym to zdjęcie? No to, że Marta z Robertem uwielbiają Tatry, chodzili po Tatrach dużo i pojechaliśmy zrobić tam w maju, po ich ślubie, śluby w marcu, zdjęcia plenerowe. I wszystko było pięknie, poza tym jednym drobiazgiem, że przez 2 albo 3 dni non-stop padał deszcz i nad górami, góry były zasnute mgłą. Siedzieliśmy w Dolinie Roztoki w schronisku i poszliśmy sobie na spacerek na nadmorskie oko. Pamiętam, że wtedy byliśmy z żoną Anią, z córeczką Zosią, która była maleńka, wtedy może miała z pół roku, może roczek. I jeszcze z przyjaciółką, więc było wesoło. Natomiast był taki deszcz, jak szliśmy nad morskie oko, że ja trzymałem parasol nad tą moją Zosią i pamiętam, że mi go środkiem przelewało, bo taka była intensywność tej ulewy, że gdzieś tam przez te szwy woda po prostu ciekła. Ale na szczęście po 2 dniach okazało się, że była prognoza, że puści, że ta mgła zejdzie i jak żeśmy szli do Doliny Pięciu Stawów, to jeszcze we mgle. Natomiast jak żeśmy doszli, to się nagle te chmury zaczęły odsuwać. I to jest dokładnie ten moment, kiedy się dało to zdjęcie zrobić i tak przez godzinę było, później znowu przyszła zasłona chmur, koniec, 0 zdjęć, więcej. I myśmy w to okno pogodowe trafili idealnie. I teraz na czym polega to obdarowywanie? No to nie jest naprawdę proste, żeby w stroju ślubnym, szczególnie w sukni, chodzić po tych mokrych, śliskich kamieniach. Tam było tak mokro, że ja, mimo że stałem jeszcze dalej od wodospadu, to po 10, 20, 30 sekundach byłem cały mokry, calusieńki. Aparat musiałem chować, suszyć, a oni byli jeszcze bliżej, także naprawdę byli przemoczeni. I musieli się wspierać, podawać sobie ręce, szczególnie Robert, Marcie w tej sytuacji, żeby po prostu przejść, bo było niesamowicie ślisko. Natomiast ten trud, to czekanie, ta cierpliwość, a później to wspinanie się po tych mokrych skałach, no dały nam piękny owoc, jedno z moich ulubionych zdjęć z najdłuższym symbolicznym welonem, aż od Tatr po Bałtyk. A jak to w naszym życiu z tym dawaniem i przyjmowaniem daru? No, tak jak wam wspomniałem z jednym z poprzednich filmów, mieliśmy taki moment, kiedy Ania przez 3 lata pracowała na etacie, a ja próbowałem rozkręcić firmę. I wtedy faktycznie ona zarabiała, mi się tylko wydawało, że ja zarabiam. Zrobiłem olbrzymie obroty jak na mnie, 200 tysięcy złotych, to jest olbrzymia kwota w ciągu 3 lat i byłem pewien, że zarabiam, ale po jak zaczęliśmy liczyć, patrzeć, gdzie te pieniądze są, czy ich nie ma, okazało się, że dokładnie tyle samo wydałem. I niesamowite to było, że jak Zosia się urodziła, to w 4 roku jakby u mnie stawki, wszystko się na tyle podniosło, że wreszcie zacząłem zarabiać. Wreszcie już byłem obkupiony w sprzęt, wreszcie już wiedziałem wiele rzeczy, wreszcie potrafiłem to robić na tyle sprawnie, szybko, że to po prostu dało się z tego żyć. I od tego momentu przez ostatnie 9 lat akurat mam ten zaszczyt, że to ja utrzymuję rodzinę, czy to robiąc zdjęcia, czy wcześniej jeszcze prowadząc drugi biznes. I to jest właśnie to obdarowywanie się wzajemne, chociażby na tej takiej przestrzeni prozaicznej zarabiania. Kto utrzymuje rodzinę? Zawsze mieliśmy wspólny portfel, nigdy nie dzieliliśmy moje, twoje. Tu też jest taka jedność. Myślę, że to nam też bardzo dużo daje. Wspólnie też decydujemy, czy budujemy dom, czy kupujemy samochód, czy o mniejszych wydatkach. Był taki moment, że ja przez kilka lat nawet nie wiedziałem, jak wejść na konto, bo mnie to, szczerze powiedziawszy, nie interesowało, bo mam pełne zaufanie do Ani i wiem, że ona to wszystko ogarnie, popłaci rachunki, zrobi wiele innych rzeczy. I to jest właśnie takie wzajemne obdarowywanie się ufnością, ale też cierpliwością, zaufaniem. Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, że w tym czasie, w ciągu tych pierwszych 3 lat po studiach, kiedy próbowałem tę firmę rozkręcić i tam te zdjęcia robiłem, to poza Anią naprawdę niewiele osób wierzyło,
że to się uda, że można żyć z fotografii, że fotograf przecież to jest ktoś, kto ma studio, do którego się przychodzi robić zdjęcia i tam sprzedaje różne rzeczy. Natomiast taki chłopak, co mieszka sobie gdzieś tam w bloku i tylko wyjeżdża na śluby, jeszcze, żeby było śmieszniej, wszystkim się wydawało, że nic nie robię, co to jest te 20 czy 30 razy w ciągu roku pojechać na ślub i zrobić zdjęcia, no przecież ja muszę nic nie robić, tak? Więc było mnóstwo takich opinii krzywdzących, nieprawdziwych, ale one jakby nas jakoś szczególnie nie wzruszały, szczególnie Ania mogła być jakby czuć się pokrzywdzona, ale tak nie było. I to jest właśnie piękne. Tak samo teraz, jak żyjemy z tego, co ja zarabiam, też nie mam z tym żadnego problemu. Cieszę się bardzo, że mogę to robić. Jeszcze bardziej się cieszę, że Ania może się uczyć z dziećmi, rozwijać swoje talenty i robić inne fajne rzeczy. Także pytanie jest takie, jak wy w waszym małżeństwie się wzajemnie obdarowujecie? Na jakich polach, na jakich przestrzeniach jest to zaufanie, jest to bliskość, jest to takie, no właśnie, obdarowywanie się wzajemne i przyjmowanie, i dawanie. Może uzmysłowienie sobie tego właśnie spowoduje, że będzie większa bliskość między wami, a może zobaczycie, że gdzieś macie takie przestrzenie, no na przykład ten portfel, że każdy ma swoje, gdzie to was dzieli, a nie łączy, i że może warto się nad tym zastanowić. Zapraszam do komentowania. Na blogu będzie link oczywiście do fragmentu poszerzonego, będzie też link do całego listu. Jeżeli się do nas jakoś odezwiecie, napiszecie, skomentujecie, to my się będziemy za nią starali wam również odpowiadać. Dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem.